last picture, another night when coming from all over the Maczuga Herkulesa w Ojcowskim Parku Narodowym. Na nogi. Trzymaj na nogi. Trzymaj sobie to, bo ci spadnie na nogi. Nie robisz ręka? Mocno. Jeszcze. Płaci? No, to jest na pierwszym. Co tam było, tam jest to koło, może tam konie to idzie jakby. Gdzieś z kościoła z Woli Wodziszewskiej. Czwórka, gdzie jest chłopcy? Tu jest czwórka. To jest rzeźba, chodźcie bo chodźcie. Rzeźba świętego Dobrzyńca z XV wieku. Rzeźba świętego Rady Śląska. No to dobrze, to ty czekaj na babcię. Babcia może gdzieś czeka, jak bardzo pada. Ale straszna wichura z deszczem się zerwała i...
zmieniać gminka. Pobiegli zmieniać ten. Gdzie? Pan ładny krajobraz wycięty. Patrz, tu wycięte, tam wycięte, wszędzie ściany. Chce ktoś bluzę? Nie? Tam jest kawiarnia. No i co? Co do kalendy? Ma powierzchnię 21,5 km kwadratowego. Do tej pory odkryto tu już ponad 600 jaskiń. Takich dużych jak ta jest niewiele, to jest kilka. Natomiast większość to są pozostałości jaskiń, fragmenty korytarzy, jakieś załomy skalne i tak dalej. I tylko w nielicznych mieszkał człowiek. Mówimy tu o człowieku z czasów prehistorycznych. Z okresu, z epoki kamienia, kiedy człowiek przybywał tu bardzo chętnie, bo tutaj występuje krzemień obficie, z którego człowiek wyrabiał narzędzia. W miejscu, proszę zobaczyć. I to nazywamy żebrami na ciekawie, jakieś tam złożone, z dużej ilości składających się pojedynczych takich elementów, nazywamy to żebrami. Czasami pole. Natomiast mogą być innych barw, bardzo kolorowe potrafią być, no my akurat tak, takich bardzo kolorowych nie posiadamy. Lub szare, natomiast dominują białe. Czyli czyste z samego niewzbogaconego czy niezanieczyszczonego kalcytu. Czyli... I ja mam górę. To do tego dojdziemy zaraz, jak ile tu rośnie wszystko. Ale tak, oczywiście tu ostatnia sala jest dostępna, największa, tak zwana sypialnia, tam w środku jest łoże. Łoże oczywiście łokietka. Łokietek miał sypialnię. Taki wielki, dlatego mamy łokietka. No bo on był mały, ale był zawiętny. A, to trzeba no, o tym akurat legenda nie wspomina, przemilcza tej legendy. Wejdą w drugą stronę na schody, tam ma być słońce. Tu ma okazję słońce. Głowa słońce. Akurat jest rozdział, słońce wychodzi ze ściany. Tu oko, tu czoło, tu trąba, tu jest cios i może spodysz później trafić na nogę.